ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Zapraszam teraz do zabrania głosu pana doktora Daniela Wojtuckiego, który no, powie rzecz na pewno bardzo interesującą chyba nas wszystkich, a mianowicie odniesie się do instytucji kata, czy w ogóle katów oławskich. Po pierwsze, Oława jest mi bliska generalnie dlatego, bo rzemiosłem katowskim, ogólnie przestępczością kryminalną zapanowania Habsburgów na Śląsku zajmuję się od kilkunastu lat. A Oława jest mi o tyle bliska, że tutaj w świetle dokumentów katowskich, niestety dzisiaj niezachowany, ale jeszcze w XIX wieku istniał wyjątkowy taki dziennik katowski. Takich źródeł katowskich w Europie, bo na Śląsku był to jedyny pamiętnik kata oławskiego, zachowywało się niewiele. Najbardziej znany jest pamiętnik kata Schmidta z Norymbergi, czy kata Wolmuta z Salzburga. O tyle było ciekawe, że w XIX wieku pan Lux na podstawie tego dziennika stworzył taką publikację na temat katów, ale bardziej ich leczniczych umiejętności. To jest ilustracja z tej publikacji XIX-wiecznej i on jeszcze w XIX wieku miał możliwość posługiwania się tym dziennikiem, korzystania z tego dziennika kata oławskiego. On według publikacji nazywał się Andreas Tiner. To jest ciekawa też ilustracja pod innym względem, drodzy Państwo, pod względem usprawiedliwienia roli katów, bo nam kaci kojarzą się jedynie z wykonywaniem wyroków, prawda? Ja Państwu ten obraz troszeczkę chciałbym obrócić chociażby na doskonale zachowanych źródłach, które tutaj są przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, czy w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Myślę tutaj o księgach metrykalnych i rachunkach miejskich. Drodzy Państwo, tak jak gwoli początku, to pierwotnie kaci byli traktowani jako osoby honorowe, a dokładnie wybierano osoby przypadkowe na wykonawcę wyroku, bo drodzy Państwo, jaki sąd mógłby skazywać tutaj daną osobę na jakiś wyrok, na wyrok i nie mógłby tego wyegzekwować, więc tutaj by taka sprzeczność powstawała, byłoby to bez sensu. I pierwotnie była to służba w interesie władcy. Tutaj mamy okres średniowiecza, tutaj XIV-XV wiek. Wyroki najczęściej wykonywali, jeżeli nie było zawodowego kata w tych mniejszych miejscowościach, tak jak chociażby w Oławie, najmłodszy z rajców, najmłodszy żonki w mieście, więc to była służba w interesie władcy. Później się to przekształciło, dodało się do tego całą niegodność, ale też nie zawsze. Drodzy Państwo, bo jak zaraz tutaj zacytuję źródła generalnie, widzimy, że do kata się zwracano jako do osoby honorowej, wręcz niejednokrotnie ostatnio deską ratunku. Usprawiedliwienie to było, jakby zaznaczył Lux. Lux zresztą jako autor podpisał się jako wojskowy generalnie w Wojsku Pruskim, ale jego korzenie sięgały rzemiosła katowskiego, bo jego przodkowie byli katami w Opolu, wcześniej też w Lądku Stroju i on już zerwał z rzemiosłem katowskim na początku XIX wieku wstąpił do Wojska Pruskiego i wydał tą publikację, korzystając z dziennika kata oławskiego. Usprawiedliwienie, drodzy Państwo, kat nie wykonuje sam wyroku, jest to wyrok boski, przedłużenie, jak widzicie, ręka z chmur, ręka Boga wykonuje ten wyrok, karę ścięcia, to nie kat. Kat jest tylko narzędziem, prawda? Więc sąd jest też tylko narzędziem. Sąd ma władzę, żeby wydać wyrok, a ktoś musi go wykonać. I to jest to usprawiedliwienie, co Lux zawarł w swoim dziele. Mi podczas badań udało się od końca właśnie wieku XVI do początku wieku XIX odnaleźć personalnie z datami, w cudzysłowie, panowania katów oławskich. Mamy ich około ponad 20 nazwisk. Jak Państwo widzą, przewijają się tutaj rodziny z rodu Tinle. To jest oprócz rodu Kin. To są dwie największe, najpotężniejsze rodziny katowskie na Śląsku. Co ciekawe, Oława już kata w wieku XVI wieku miała i był znany z imienia i nazwiska. Wcześniej posługiwano się terminem mistrz Andrzej, mistrz Michał, mistrz Marcin i tak dalej. My już mamy Tinela Melchior. Z tego też okresu, z tego pierwszego kata pochodzi ten pamiętnik. Drodzy Państwo, tylko nasuwa się nam tutaj pytanie, jak kat mógł sporządzać pamiętnik? Przecież trzeba umieć czytać i pisać, prawda? Drodzy Państwo, kaci byli wykształceni. Ja tutaj, żeby
nawiązań do ławskich źródeł. Mam zapis Księgi Metrykalnej z roku 1708, gdzie Christian Wilhelm Kienel występuje w roli ojca chrzestnego 23 maja 1708 w Oławie, tytułując się jako katowski potomek z Oławy i student, drodzy Państwo, w Wrocławiu. Żeby było studiować w tym czasie, to trzeba było mieć pieniądze. Kaci mieli. No i ten Melchior Kienel tutaj nam nie pasuje generalnie, bo pamiętnik owy prowadził Andreas Kienel. Być może jego drugim imieniem było, tego nie wiemy, Andreas. Jeżeli przyjmiemy, że był to Andreas, możemy jego drogę życiową prześledzić, która zakończyła się tragicznie we Wrocławiu, a mianowicie on po zrezygnowaniu ze służby w Oławie przeniósł się do Leśnicy, tam był parę lat i około 1620 został katem we Wrocławiu, gdzie w listopadzie 1626 został zamordowany po nieudanej egzekucji przed bramą świdnicką przy ścięciu dzieciobójczyni, został później ukamieniowany. O kilku innych osobach można jeszcze wiele powiedzieć, ale czasu by nam tutaj nie starczyło. Ja skupię się na pierwszym i na ostatnim, bo ostatni został też sportretowany. Kaci tutaj o tych, żeby parę słów jeszcze z tych nazwisk powiedzieć, mamy tutaj kata takiego, który był katem w Oławie w 1677-1680. Krzysztof Leman się nazywał. Państwo kaci powinni przestrzegać prawa, a on był takim przedstawicielem katostwa, który temu zaprzecza, mianowicie w źródłach opisywane właśnie tenże. Leman został oskarżony o cudzołóstwo, niestety nie zachowały się akta sprawy, wysłano pouczenie do Sądu Wyższego, czyli do Wrocławia, do wrocławskich ławników, co kosztowało miasto 6 talarów. Wyższa instancja podtrzymała orzeczenie oławskich ławników, ponieważ kat ten stracił stanowisko na rzecz Hansa Gottschlicha, który był jego następcą i rzeczywiście on się pojawia w rachunkach oławskich 3 stycznia już 1681 roku. No ale tenże kat Krzysztof Leman długo nie pozostał bezrobotnym, bo już w 1684, czyli 3 lata później, wymieniany został jako kat w pobliskim tutaj Wiązowie. Żeby jeszcze powiedzieć o samym wykształceniu, może następny obrazek, drodzy Państwo. Tu może być jeden z katów oławskich, generalnie tenże pan. To jest egzekucja we Wrocławiu w roku tam 1716 bandy cyganów, czteroosobowej bandy. Z personali znane są środkowy kat tutaj stojący, jest to kat wrocławski Wilhelm Kienel. Dzieci tego kata, bo ci dwaj chłopcy to są dzieci tego kata, tylko ten kat nie został, drodzy Państwo, podpisany. Jest opisany jako obcy kat, ponieważ Wilhelm Kienel tutaj w tym czasie był kat oławski, też z rodziny Kienel, być może został zaproszony na egzekucję, żeby się po prostu jego dzieci, jego dziatwa kształciła w taki sposób. Kaci się kształcili, wykonując rzemiosło pod okiem ojca. Od najmłodszych lat, takie 10-letni chłopak był zabierany na egzekucję, żeby podglądał ojca, czy tam kuzyna, dziadka podczas wykonania wyroku przez ogląd, drodzy Państwo. Później pomagał przy krępowaniu, brał udział w torturach i tak dalej, i tak dalej. To jest najlepszy tego przykład, gdzie mamy karę łamania kołem generalnie. No i te egzekucje nie były dość częste, więc trzeba było objazdowo jeździć, żeby się kształcić. I te dzieci, jak Państwo widzą, bogato gestykulują. Wyrok wykonuje kat Zborowa koło Strzelina, podpisany jest literką Eg Gottfried Kienel. Więc to może być też oławski kat. Drodzy Państwo, żeby zburzyć Państwu tutaj troszeczkę obraz katowski, zanim jeszcze do tego przejdę, wam wydaje się, że kaci zostali stworzeni i utrzymywali się z wykonywania egzekucji. Jakbyśmy to obrócili, ich finansowe, dochody finansowe, to okaże się, że najmniej pieniędzy przynosiły im te funkcje. Egzekucje były rzadko, generalnie do ławy się mało tych egzekucji zachowało. Nie znaczy to, że ławianie wcześniej byli tacy grzeczni, tylko po prostu jest brak źródeł dotyczących tego. Ale kaci doskonale zapewniali sobie fundusze, sprawując funkcje medyczne w mieście dla zwierząt i dla ludzi. Oprócz tego
funkcje porządkowe w mieście. Do tego jeszcze sprzedawali przeróże medykamenty, sprzedawali skóry zwierzęce, no i wynajmowali katownie, które na dzień dzisiejszy wynajem mieszkań to jest to samo katownie. No i na końcu byśmy uplasowała się ta za egzekucję. Tak byśmy odwrócili, tak naprawdę to będzie może 1/5, 1/6 ich dochodów, 1/5 przyjmijmy dochodów katowskiego mistrza. Dochody ich były znaczne, jakbyśmy sumowali, ja to sumowałem przy okazji innych miast, wychodzi, że zarabiali tyle, co dobrze prosperujący mieszczanin, dobrze prosperujący mistrz rzemieślniczy, czyli dość duże dochody. No i żeby nie być gołosłownym, mamy tutaj za czynności egzekucyjne z rachunków oławskich odnotowano pod datą 16 lipca 1621 wydatek wynoszący 1 talar i 24 grosze dla miejscowego kata, który ściął mieczem żołnierza Kaspara Molenberga. W Oławie w 1626 za zdjęcie i pogrzebanie dwóch staconych skazańców z Szubienicy kat otrzymał 1 talar i 24 grosze, a jego pachołek 9 groszy. W 1659 wynagrodzenie za wymierzenie pewnej służce chłosty i wygnanie 1 talar i 24 grosze. W 1702 roku nadzorca więzienia i katowski pachołek zostali wynagrodzeni kwotą 1 talara i 12 groszy za wykonanie wyroku na dwóch nierządnicach. Wpierw wywieziono je na rynek, jednak nie zamknięto ich w kunie, to jest taka metalowa obręcz, a jedynie jedną z nich katowski pachołek trzykrotnie oprowadził wokół pręgierza, po czym najpewniej obie zostały wygnane. I w 1713 ten pręgierz był w stanie niezadowalającym, groził zawaleniem i podjęto podczas ogólnej uroczystości jego remont i mistrzowi katowskiemu Gottfriedowi Tinelowi 2 października 1713, który odebrał ten pręgierz, zapłacono 2 talary i 18 groszy. Prace porządkowe, drodzy Państwo, czyli to, co było najczęstsze w Oławie w 1624 za prace porządkowe kata w miejskim więzieniu wypłacono 6 talarów w kolejnym roku za wyczyszczenie kloaki w piwnicy ratuszowej kat otrzymał 10 talarów, czyli jest relatywnie, jak porównamy to z egzekucjami, 1 talar i 24 grosze, a 10 talarów za wypróżnienie kloaki, bardzo dużo, prawda? A za wysprzątanie lochu głodowego w jednej z wież 1 talar. Ponownie w Oławie 11 lutego 1646 roku kat Hans Ludwik za opróżnienie latryny w ratuszu i w piwnicy ratuszowej wypłacono ponownie 10 talarów i 18 groszy. Dodatkowo mistrz otrzymał dla siebie i pachołka gorzałkę za 24 grosze. W Oławie w 1658 kat otrzymał kolejne 15 groszy za usunięcie 1 sierpnia z miejskich ulic martwej świni, psów i kota. Teraz leczenie. Oczywiście tego jest dużo. Rachunki oławskie są bardzo dobrze zachowane, więc można tutaj przesiedzieć, ale by nam czasu zabrakło, by się powtarzali zresztą te przykłady. Leczenie zwierząt w księdze rachunkowej za lata 1616-1617 odnotowano wydatek 2 talary i 6 groszy za wyleczenie 3 chorych koni w folwarku Baumgarten, dzisiaj jak wiemy w granicach Oławy, i jednej jałówki w mieście. Następnie mistrza wynagrodzono 3 talarami i 6 groszami za leczenie 2 kolejnych koni, nie sprecyzowano jednak, gdzie świadczył swoje usługi. Ponownie leczących umiejętności katowskiego mistrza wykorzystano w lipcu 1624, kiedy uzdrowił on konie w stajni miejskiej, za co otrzymał 1 talara i 9 groszy. Za identyczne czynności w 1629 dostał 5 talarów. Razem wliczono mu to czyszczenie kloak w piwnicy ratuszowej. No i tutaj jest też ciekawy przypadek z 2 lutego 1673, kiedy katowskiemu mistrzowi wypłacono z kasy miejskiej napiwek wynoszący 18 groszy za wyleczenie, zapewne wycięcie lub wypalenie dużego guza, który wyrósł na piersi jednego z koni stajni miejskiej. Tutaj jakbyśmy odwołali się ponownie do katowskiego tego dziennika, tego pamiętnika, to mamy też kata, który odbiera porody w mieście, kata, który zajmuje się właśnie lecznictwem, więc takiego dzisiaj
dzisiejszego ginekologa, jakbyśmy tutaj powiedzieli. To nie jest wyjątek, powiedzmy, żebyśmy robili. Mamy listę chociażby z Raciborza Kata, który ze względu na swoje umiejętności został wyzwolony przez cesarza pod koniec wieku XVIII. Kata Glory, to jest dokument, jest przechowywany w archiwum w Raciborzu, oddział katowickiego, zresztą archiwum państwowego, i tam przywraca mu się pełne prawa obywatelskie i tak dalej, żeby leczył po prostu, bo się na tym zna. Katownia. Drodzy Państwo, katownia nam się kojarzy z miejscem, gdzie się katuje, gdzie się męczy. Nie, nic błędnego. Katownia to mieszkanie kata. Ona w Oławie znajdowała się poniżej zamku, przy murach miejskich, ale wewnątrz miasta. To jest bardzo ciekawe, bo mało katowni znajdowało się wewnątrz. Najczęściej było ona poza murami. Ze względu na profesję ich mieszkańców, tych katowni. No i składała się ta katownia z budynku mieszkalnego i z budynków gospodarczych. Do katowni przeleżały też pola położone nad Odrą i oraz grunty przylegające do Szubienicy. Szubienica była w kierunku na dworzec, dzisiejszy teren dworca PKP. Przy Oławskiej katowni przynajmniej od połowy wieku XVII miało znajdować się najpewniej obejście, coś w rodzaju na kształt budy dla psów książęcych, którą to wzniesiono na rozkaz władcy wierzchni. Drodzy Państwo, kaci mieli w swoich obowiązkach zajmowaniem się też opieką nad psami ze względu na te swoje funkcje medyczne. No i tutaj na budowę tej budy dla psów, obejścia tego dla psów, w oławskich rachunkach odnotowano, że w 1654 wydano na gwoździe, na 24 kopy gwoździ, 1 talar, gąd wykorzystano do tego za 1 talar i 29 groszy. Pracownikowi dniówkowemu za udział w pracach wypłacono 4 grosze i 6 halerzy. Dla cieśli, którzy budowali te budy dla psów, za drewnarz 5 talarów. Więc generalnie widzimy też tutaj ten inny obowiązek kata, który niby nam się wydawał, że tylko wykonawca wyroku. To nie jest też jednostkowy przypadek. Mamy tutaj dokument zachowany w archiwum państwowym dla pobliskiego Strzelina i Niemczech, gdzie się rozkazuje wręcz katom pilnowanie tych psów używanych do polowań, dbanie o nich itd. itd. Katownia, mieszkanie kata wymagała też naprawy, jeżeli była własnością miasta, a w wieku XVII Oława dysponowała takim budynkiem, więc na jej koszt naprawiano mieszkanie kata i tak w 1638 naprawiono dach katowni, co pochłonęło wydatek związany z zakupem 10 kop gwoździ. 7 lat później, w 1645, Oławskiemu kowalowi wypłacono 33 grosze, a cieślom 4 talary i 18 groszy za pracę przy budowie stajni przy katowni. Znowu w Oławie regularnie dbano też o przewody kominowe i korzystano tutaj z usług brzeskiego kominiarza na tej katowni, więc musiały być sprawne i w rachunkach odnotowano wydatki na ten cel w 1654 i w 1656. Więzienie znajdowało się w innym miejscu, w wieży brzeskiej składało się z 2 pomieszczeń dla zatrzymanych. Tam też się znajdował otwór, który miał na głębokość 7-8 sążni od poziomu gruntu do przetrzymywania aresztantów i w rachunkach miejskich. Tam też znajdowała się izba tortur, gdzie męczono, właśnie przesłuchiwano oskarżonych i w 1625 wypłacono katu właśnie za oczyszczenie tego pomieszczenia, tego otworu pod spodem. Określono to w źródłach jako mroczna dziura i Finsterloch, czyli jakbyśmy to przetłumaczyli, mrocza dziura, i tamże spuszczano tych więźniów. Przy pomieszczeniu znajdowała się też ta izba tortur. No i w księgach rachunkowych Oławy w zapisku z grudnia 1680 roku wyszczególniono, że wypłacono rzemieślnikom kwoty 5 talarów i 23 groszy za wykonanie nowej ławy do tortur, nazywane łożem sprawiedliwości. To jest takie urządzenie do rozciągania, bardzo skuteczne. Gwarantuję Państwu, by Państwo się przyznali do tego, co wiedzą i co nie wiedzą. Idąc dalej, to jest jedyne przedstawienie oławskiego kata, którego znamy. Jest to egzekucja we Wrocławiu w 1800 roku mordeczyni dziecka. On zresztą wykonał swoją sztukę mistrzowską. Drodzy Państwo, kat jako rzemieślnik był zobligowany do tego, żeby też wykonać sztukę mistrzowską. Sztuką mistrzowską było ścięcie mieczem, nie toporem. Topór wprowadzono do egzekucji dopiero w początkach wieku XIX. Ja nie znam wcześniejszego przykładu, gdzie ścięto na Śląsku toporem, ścięto mieczem. Skazaniec klęczał przed katem. Kat jednym machnięciem miecza musiał
wykonać wyrok poprawnie, czyli ściąć głowę skazańcowi. Było to trudne, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak w ostatniej chwili zadania tego ciosu, w tym momencie krytycznie, jak się ten skazaniec, czy się uchyli, czy schowa tą szyję i tak dalej. To jest jego zbliżenie, ten pan się nazywa Józef Tinel, ten ostatni, on był katem we Wrocławiu, gdzie odziedziczył urząd. Zresztą kaci migrowali, mamy kata Oławskiego, który wymigrował do Opawy, to jest obecnie w Czechach, tam dokumentów jest wiele dotyczących kata tego Oławskiego. Ze względu na zarobek mamy tego Tinela wspomnianego, który wymigrował do Oleśnicy, która była większym ośrodkiem, później do Wrocławia ze względów tutaj oczywiście zarobkowych. No i ten Tinel zapisał się w historii Oławy tym, że odkupił tutaj w 1802 roku katownię od wdowy Marii Geislerin, katowej po kacie Gottfriedzie Geislerze, wraz z przynależnym tutaj majątkiem, i wchodziło w skład tego majątku właśnie budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, pole i łąka położone nad Odrą oraz grunty przylegające do Szubienicy. Oławski majątek został sprzedany za 3400 talarów, co jest dość dużą sumą, i nabywający je kat uzyskał prawa wolnego użytkowania zabudowań przyległych do katowni i określonych gruntów. Zobowiązano go jednak do corocznego w terminie do świętego Michała opłacania podatku gruntowego w wysokości 16 groszy. Mógł jednak bezpłatnie tutaj miejsce stacji użytkować, jednak musiał je oczyścić, bo było jakieś zaniedbane. Oprócz tego bezpłatne pozyskiwanie chrustu z lasów okolicznych, i to mógł rocznie uzyskać 8 kop tego chrustu. Rada Miejska zrezygnowała z dawnego zwyczaju, kiedy kat miał przekazać skórę wołową i garniec tłuszczu, bo kat wytapiał go ze zwierząt, zresztą i też z ludzi był wytapiany tłuszcz i pomagał na różne dolegliwości, ale to jest inny temat funkcji leczniczych kata. No i tutaj na rzecz opłaty, miasto chciało opłatę za to, za rezygnację z tych naturze i natura, 1 talar i 8 groszy. Dodatkowo musiał ten mistrz Tinel kwotę zakupu zapłacić 10% podatku od tego. No mamy czasy pruskie, więc drodzy Państwo, fiskalis pruski. Zapewniono też, że majątek ruchomy tutaj dostanie, a w skład katowni wchodziły wtedy 2 konie lub zamiast nich 24 talary, wóz lub 20 talarów, a także łoże dla służby wraz z pościelą w dobrym stanie, jak określono, oraz magel. Tyle. Tenże kat został zobowiązany do zaprzysiężenia instrukcji katowskiej po zakupie tej katowni. Ja tutaj po części chcę ją Państwu przybliżyć. Ona się w oryginale zachowała. Państwo się mistrza oglądali. To jest jego podpis, Schafrichter Tinel, czyli kat Tinel się podpisał pod tym dokumentem. I w pierwszym punkcie nakazano mistrzowi, że ma przekazywać świadczenia corocznie w wysokości 4 talarów dla miasta. W kolejnym punkcie zobligowano go do zachowania szczególnej ostrożności w karczmach i innych miejscach. Posiadanych koni nie mógł wypasać byle gdzie, aby nie czynić szkody mieszczanom, czyli na łąkach gdzieś tam poza miastem, nieprzeznaczonych do tego, bo cały czas był osobą niehonorową. Punkt trzeci zobowiązywał kata do, jeśli zaistniałej potrzeby, miał wyczyścić właśnie prywety w ratuszy i piwnicy ratuszowej, za co przynależała mu kwarta gorzałki, a pachołkom garniec piwa, jak również 4 talary śląskie, które miał otrzymać właśnie tutaj z ratusza. Musiał w terminie do Wielkanocy przekazywać skórę wołową, ale magistrat jednak się zgodził w myśl powyższego, co odczytałem, na 1 talara i 8 groszy. Natomiast jeżeli na przedmieściach, w mieście i obszarze należącym do miasta natknął się na padłe zwierzęta i nieodnaleziony został jego właściciel, mistrz zobowiązany był do bezpłatnego usunięcia padliny. W przypadku pojawienia się w mieście bezpańskich psów, tenże Tinel musiał je wedle rozkazu wyłapać. W punkcie siódmym określono, że jeżeli z powodu wieku czy choroby, chociaż kaci wykonywali wyroki w wieku 80-90 lat, drodzy Państwo, ja sobie nie wyobrażam, jakby miał mnie ścinać kat 80- czy 90-letni, a taki ścinał, chociażby przykład długo żyjącego, 92 czy 3 lata żył kat ze Zgorzelca, Lorenz Strasburger, no to musiał zapewnić osobę, która by go wyręczyła w obowiązkach, ale zastrzeżono, że wynagrodzenie musiał pokryć z własnej
kieszeni wtedy na wypożyczenie tego mistrza z innych ośrodków. No i kolejne punkty dotyczyły wykonywania prawomocnych wyroków, jeżeli wykona karę kołem, poćwiartuje, powiesi mieczem, ogniem, czy spalenie, wodą, utopienie. Lub wygna kogoś, mistrz otrzyma 1 talar i 16 groszy. No to oczywiście to było pro forma, bo już wtedy nie wykonywano tylu wyroków, co wcześniej, najczęściej ścinano później toporem od 1810 roku. Kiedy wygnał kogoś poza mury miejskie, otrzymywał 20 srebrnych groszy. W przypadku tortur czy wymuszania, bo takie też były potrzebne niejednokrotnie, 20 groszy, a jego pomocnicy po 4 grosze, razem 1 talar. Natomiast za faktyczną chłostę przy pręgierzu wykonano w mieście za pomocą rózgi, kat powinien otrzymać 1 talar i 8 groszy. Ostatnie dwa punkty przedstawione dla zaakceptowania instrukcji, one jest przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, zawarto punkty dotyczące usuwania padliny i precyzują one, że kiedy usunie on padłe zwierzę z miasta, przedmieści lub przynależy do oławy miejscowości, za każde duże zwierzę, jak koń, osioł, krowa, należy mu się wynagrodzenie w wysokości 4 grosze. Oczywiście w przypadku, kiedy ten właściciel był znany, do kogo należało to zwierzę, bo z niego ściągano tą kwotę. Za małe, jak świnia, cielo, koza, otrzymywał połowę powyższej kwoty, czyli 2 grosze. Zastrzeżono jednak, że kwoty te nie obowiązują w przypadku szalejącej zarazy, kiedy wypłacone mu zostanie jedynie wynagrodzenie za każdą sztukę padliny wynoszące do połowy wyżej wymienionych sum. No i drodzy Państwo, to jest obraz prawdziwy kata generalnie. Ten pan tutaj bogato ubrany w stroju lacknechta, to jest kat miejski, tak oni się ubierali dość bogato. Jest kilka zachowanych obrazów katowskich w Europie, wspomnianego przeze mnie też Lorenza Strasburgera ze Zgorzelca obraz się zachował. Widać piersi na jego, nożyk, rękawice, co świadczy o statusie majątkowym tej osoby. Ci dwaj panowie to są jego pomocnicy. Z mojej strony tyle, dziękuję serdecznie. Dziękuję panu doktorowi Danielowi Wojtuckiemu za tak zajmujące, interesujące wystąpienie dotyczące instytucji kata, szczególnie, że dotyczy to katów oławskich.